był. Nie strasz mnie tak. Taki był plan. Siemasz, Tonka. Wiesz, o co chodzi? O właśnie. No właśnie, nie wiesz, słuchaj. No, chodzi o to, że patrzę tak sobie na tabelę naszych graczy, tutaj przeglądam i generalnie powiem ci, że widzę te same twarze. Te same twarze, które już zostały pokonane już dobre kilka razy, więc zastanawiam się, czy te mistrzostwa to w ogóle coś ciekawego będzie. A co ty sądzisz o tutaj graczach, jacy nam się zgłosili? Weź przestań, sami amatorzy. Już to nawet nie będzie wyzwanie, jak pójdę z tym Sparkiem, to każdego po kolei. Ej, rozumiem, że już dwa razy wygrałeś, ale żeby z Parkiem grać? Na poważnie? No serio, mam taki zamiar, nie? Ja ich zniszczę po prostu z tym Sparkiem. Przecież jak ja na trzy będę ich robił, każdego po kolei. No dobra, słuchaj. Nie no, ale serio? Nikt tutaj się ciekawy nie znajdzie? No co, Luzik jest taki słaby, że nawet, nie wiem, jest jakieś żarty, nawet on nie ma szans mnie rozwalić, nie? Rumcajs ostatnio był ostatni, no to też tak średnio. Nox sam nigdy żadnych wyników nie miał, to nie wiesz ma tam. Na co liczyć. Czekaj, co tu się dzieje? O co chodzi? Jak tu widzę, jest już pierwsza wieża dla czempiona, koronka dla niego. I druga koronka dla czempiona. Uwaga! Tak? Nie? Jednak nie? Tak, jednak tak. Druga koronka dla czempiona. To czempion przechodzi dalej. No, tak jest! Czempion nie pozwoli do końca. Są na wieży, uwaga, Nox chyba sobie z tym nie poradzi, nie. Barbarian Baron to nie jest najlepsza odpowiedź na Baby Dragona, Champion dostaje pierwszą koronkę. Baron, BOOM! Baron zrzucił bombę. Rumcaj ma obitą drugą wieżę i jeszcze Princeska. Champion ma trzecie miejsce, to wiemy na pewno. O nie, Balon! Biedny Rumcaj, już wiem skąd te łzy, nie miał dobrej odpowiedzi na tego Balona. Tak wygląda podium. Na pierwszym miejscu Tonka, na drugim Lukiś, na trzecim Champion. Już czas. Witam na czwartej edycji mistrzostw najbardziej gałgańskiego klanu, jakie tylko znało Supercell, czyli 50 typów Clash Royale! Tak jest! Nie mogę uwierzyć, że to już czwarta edycja naszego wspaniałego turnieju wyłaniania najbardziej mistrzowskiego spośród typów. Tak jest, tak to nazwijmy. Z największych zmian warto wspomnieć, że padł nam rekord graczy zapisanych, dlatego że aż 11 osób możemy spodziewać się, że pojawią się na naszych mistrzostwach. Ile pojawi się faktycznie? Bardzo jestem ciekaw. Noxa nie ma, no. No tak. A, Noxik! Nox gra w Robloxa, super! O 4 minut. Nox, mistrzostwa są pewnie na ten... 12 punktów za grę w Robloxa w czasie mistrzostw. To nie on. Mikster, dlaczego dałeś nam taką grupę? Bo już 5 no, dlatego, że grupa A jest bardzo szczególna, słuchaj. Ale ja nie chcę być w grupie szczególnej. A dlaczego nie chcesz być w grupie szczególnej? Wolę być zamiast Rumcajsa w grupie B. Tam ja jestem w C, nie w B. No to w C. Ja mogę wziąć no miejsce Noxa. Czekaj, w sumie odpalę ten internet. No, zobacz, co napisał Dev. Co? Aha. Więc odpadam, sorry. Szajt, czekaj, Tikana do mnie pisze, momencik. Słuchaj, mam słaby zasięg, bardzo, nie wiem, czy dam radę. No nie. Tu. A już zapowiedziałem. Wykrakałeś. Co? Ja ej, nie halo, mogę. Karol, co się stało z Karolem? Co? Pora wam mówię. Ale zobaczcie, Karol, co on napisał na pogaduchach. No widzę. Jak ty, się sprzętował? Najgorszy sort człowieka! Boże! Boże! Jeju! Nie no, prank. Strzelać ogniem dział! Po prostu. Dobra, okej, bo minus mistrz, jestem. Minus mistrz to mamy 7 osób, nie?
więc no, na to, ci, chodzi. To się kiepsko dodaje. Więc wiesz co Tonka? Wspominałeś, że tak chciałbyś poczuć się z powrotem jako zwykły pretendent i chciałbyś zagrać. Zwykły cywil. Cywil na wojnie. Szybciej zniszczę ich morale, jeszcze szybciej wygram. O. Dobrze! Niech ktoś wklei na czacie link do strony w razie, żeby tego gany. Kurde, co? O, przypomniałem. Ja się nie zgadzam z tymi grupami. Co się dzieje? Myjemy kranu. Co się dzieje z grupami, bo nie wiem. O Jezu, mam coś. Dobra. Halo, proszę mnie poinformować o grupach. Już. One jeszcze rozwalasz. Nie... Czekaj, wylosuję tylko i już pstryk. Wylosuj, okej. Okay. I mamy wylosowane. Proszę Państwa, mamy nowe grupy z powodu tutaj przetasowań graczy. Dobra! I... Aha! Perfekt! Nie! Nie zmieniaj! Zostaję! Ale Luzik żeś fajny im dał. Naprawdę Luzik dawaj. Czemu ja muszę wśród takich bogów grać? I bogami zaczynamy bazy. Mistrzostwa! Dobra, padło jak nie, padło. Nie! No czekaj, ja deku nie mam. Tak! Jak to nie masz deku? No to zrób ten obrażam deck. Się. Oj, ten Gabe przyszedł w ogóle. Nice. Na pocieszenie powiem, że aż 3 osoby z każdej grupy przechodzą. A, to... Tonka wypada. Zajebiście, że jestem w grupie, gdzie 3 osoby mi pokonają. Zajebista informacja. Zdecydowany. Lecimy pierwszy pojedynek, moi mili. A, no to ciekawe po co. Jakie emotki, stop. Strać. Czemu wszyscy dla mnie. Dlatego mówię, żeby Mixer mnie zamienił z czempionem. Ja chcę zamianę z czempionem. Dobra, i nie możemy zrobić... No tak, to się tu są sami bogowie, którzy mnie cały czas pokonują. Następnym razem nie losuję w ogóle graczy. Zapamiętaj to, Mixer, na kolejne mistrzostwa. Ja, tu już się dzieje akcja, proszę Państwa. Pojedynek czempiona z bananowcem. Pierwszy pojedynek naszych wspaniałych, jednych w swoim rodzaju mistrzostwem jest Prince Championa i Balon z drugiej strony. Okej, okay, Banan ma chyba wystarczająco eliksiru, żeby się przed tym obronić. Tak jest, tutaj nic specjalnego z tego nie będzie, ale jak przechodziłem, to widziałem tutaj push Championa, który zniszczył no prawie, że do szczętu. W gruzy obrócił wieżę bananowca. Tak, muszę szukać synonimów do niszczenia wieży oraz punktów wytrzymałości. Hogrider z Freezem, bananowiec, widzę, zmienił swoją talię. Bananowiec grał na ostatnim mistrzostwach. To były jego pierwsze mistrzostwa swoją drogą. Gigant Szkielet, Graveyard i Freeze. To teraz tu widzę jakiś Hog Rider. No to spora zmiana w koncepcie talii. Natomiast Champion, warto wspomnieć, że jest to gracz, który powrócił po całkiem niezłej przerwie. Tak jak można było zresztą zauważyć na początku. Był na pierwszych mistrzostwach, tam osiągnął aż trzecie miejsce. No i teraz jest z powrotem. I broni się. I jest klon, tak jest. Banan grał również klonem. To się akurat nie zmieniło. Mamy 8 oglądających. To będą dobre mistrzostwa, mówię wam. Obie wieże po prostu ledwo się gibią, niczym wieża Jenga po 10 minutach gry. Hogrider jednak nie jest w stanie jej zburzyć. Fireball! Boom! 10 sekund ostatnie. Banan... On nie ma spela żadnego, który zadaje sensowne obrażenia. O, wow! Co za fail! Niestety Freeze to jest jakieś nieporozumienie ta karta. Raczej to jak leveluje się tą kartę. Freeze, proszę Państwa, nie był w stanie po prostu dokończyć tego pojedynku. Jest to 1-0 dla czempiona. Teraz grupa B, Karol Rumcajs. Teraz Rumcajs z Luzikiem. O. O, o, lepiej. O. Ciekawe. Lepiej. O. Kto pierwszy osiągnie mistrza 3... I kto pierwszy będzie mistrzem 3 razy w klanie, ten ma lidera, proste. Legenda walki o lidera wraca z powrotem. Champion osiąga pierwsze zwycięstwo. Teraz pierwszy pojedynek w grupie B. O, Disco, tak jest, dobrze, już na start potrzebne nam jest Disco, zdecydowanie.
za dwa dni pojawi się challenge, w którym będzie emotka Disco Goblina, więc jak najwięcej disco to jest to, czego potrzebujemy w Clash Royale. Panowie, nie ładujcie eliksiru, róbcie coś, bowiem mamy mistrzostwa. Hog Rider i beczka całkiem klasycznie, widać luzik tutaj na eksperymenty go nie bierze. Rumcajs, on grał ostatnio na ostatnich mistrzostwach Mega Knightem, Balonem, czym jeszcze? Chyba Gigantem albo Giant Skeletonem, nie pamiętam już. Widać już, że zmienił trochę swoją talię po niepowodzeniu, jakiego doznał. Hog Rider, czy on to skończy? Chyba tak. Strzał, drugi strzał, 4 punkty obrażeń. Tak jest, to koniec. Jeszcze Fireball tam miał polecieć, ale nie był potrzebny. Jak najbardziej luzik wygrywa 1-0 z Rumcajsem. Teraz, niech pan zestresowany teraz zagra. Co? Kto? No ten, Caveman ciągle pisał. Ręce mu się trzymają. A, tak. Ręce. On gra Pekko, ma ale bana! Nie, bananowie! O nie, bana! Nie rób! To musi się dziać po raz kolejny. To jest tradycja. Każdy. To jest tradycja, właśnie. Mam jakiś błąd i ciężko mi się pisze na czacie. Napiszcie przypomnienie, żeby każdy ustawiał fix deck order, przytrzymując guzik 1-1. Lukis, piszesz o tym przytrzymaniu? Zaraz replay. Może kto pisze? Właśnie, jak powiesz... Jezu, Lukis, jak to zagrać. No dobra, przepraszam, ale jak napiszą trzy osoby, to większy będzie efekt, okej. Okay. Tego, luzik, proszę napisz. Jedną osobę, to temu ja. A jak powiesz każdy, to... Ja pierdzielę, no. Idź oglądaj mecz i komentuj. Dobra, idę oglądać. Pojedynek Pawła z Cavemanem. Będę mówił w skrócie po prostu. Dla ułatwienia. Lava Hound. Nikt jeszcze chyba nie grał Lava Hound na mistrzostwach. Jestem bardzo zadowolony, że możemy ją zobaczyć. Full minionów. Okej, mogą być im miniony. Nie widzę, żeby Paweł miał Inferno w zanadrzu. Leci balon. Obaj panowie grają balonem. Lumberjack z lewej strony zada pewnie sporo obrażeń, ale to nie uratuje. Absolutnie nie uratuje wieży Pawła, który... No, który dostaje bęcki, krótko mówiąc. Zresztą mi się przypominają takie stare mistrzostwa, jakieś takie gałgaństwa i tak dalej. Teraz chłopaki za bardzo się starają, więc kurde tu, więcej zabawy powinno być. Więcej disco na pewno powinno być, o! A i wystawia Lava Hounda z prawej strony, widocznie on chce iść po trzy koronki. Tak jest, to jest jego celem. Balon i Lumberjack od Pawła. Wydaje mi się, że tu będzie wieża. Ten rage, tak jest, tutaj będzie wieża dla Pawła, ale czy Caveman tak szybko trzy korony zgarnie? To by było coś, bo on strzelił raz, na pewno strzeli drugi raz, tak jest, to będzie koniec i trzy korony dla Cavemana, proszę państwa. O Boże. No generalnie tu gadaliśmy, że champion ma wygrane, a tu koleś... Właśnie, zagrata. Właśnie mówiłem wam. Kurde, ograł mnie! Kurde! Dzięki za wsparcie. A mi to nikt wsparcia nie daje. Kurde, ja mam tylko w głowie, żeby Rumi był na kurde, w opisie klanu. Kurde, ograł mnie! Co tam Rumi? Ja mam co? W głowie, że ciągle myślę, że w opisie jestem. Chciałbym. Słuchaj, wszyscy mają swoje sny. Ja na przykład, wiesz, śnię o tym, żebym był piękny i bogaty, póki co jestem tylko piękny, więc no, powoli do przodu i tak dalej, a w końcu się uda. Dobra, lecimy. Pojedynek, nie ma gadania. Jest walczenie. Luzik, jego Hog Rider. Trzeba tutaj ludzi pilnować, żeby grali tym samym deckiem, bo tu nie ma co się zaskakiwać. Nie o to chodzi w tych mistrzostwach. Czym gra Karol? Karol ma tutaj Valkyrie i Prince, to jest bardzo dobre połączenie, oraz Electro Wizard. Jestem ciekaw, czy tutaj Pekka... Wszyscy gadali, że jak Pekka to Karol, Karol z Pekką i tak dalej. Pytanie, czy tą Pekkę ciągle faktycznie ma, czy jednak tutaj nastąpi zaskoczenie i coś innego wymyśli, wychodzi.
O, Hog Rider. Jest Pekka! Tak jest, Karol nie zawodzi. Oczywiście mamy tu Pekkę. Hog Rider już po prostu robi w gacie. Fireball, tak jest. Fireball z zapem, żeby chociaż powstrzymać tego Elektrowizarda. Jest Prince z drugiej strony, okej. Dobrze, już pamiętam. Karol wcale nie musiał zbyt wiele zmieniać w swojej talii, choć tej Walkirii nie pamiętam, ale na pewno wiem, że miał Prince'a. Prince'a, którym ostatnio robił naprawdę szalone rzeczy. Padnie wieża? Nie padnie wieża. Robił szalone rzeczy, bo... o, może teraz? Takie... No, dawaj, jeszcze raz. Nie, niestety, jeszcze nie. Mogę gadać sobie dalej. Że ostatnio tym Prince'em po prostu robił szalone rzeczy, wygrywając sobie mecz, po prostu puszczając go w kontrze. Z drugiej strony, no, w pewnym momencie, Hog Rider! Uwaga, strzeli! Nie strzeli, ale Fireball! Zrobi to za niego. Luzik wygrywa 1-0 z Karolem. 1-0. Bananowy jeszcze zmęczy. Nie wiadomo, czy będę w następnej walce, a ja już nie... Nie, prawie kliknę. Co? Luzik! Słucham. Nie! Nie, ja pierdolę. Co dzban? To jest kamerę, nie wiem. Jezu, 4-2 hogi. Luzik, własne cię hogi atakują. Aż dziwne, że Mixer nic nie powie. A Mixer jest na kanale, czy go nie ma? Jest. No. Jest na kanale, a brak mu słów do was. Takie zbany. Zbany! Prawie znowu kliknąłem. To tego, to Champion, weź napisz jeszcze raz, żeby o, dobrze, okej. Okay. To napisz dla powtórzenia innym Champion, proszę, żeby... A czy Banan wiesz, że ten... No tak, trzeba ale fixet. Nie wiem, ktoś inny może nadal nie wiedzieć, jak było. Co się stało? Jak tam gra? Bo nie było mnie. Poprosiłem cię, żebyś napisał na czacie przypomnienie, żeby ludzie przytrzymali jeden na jeden, by ustawić fixtek. Ja to już zrobiłem, dawno temu. Ale drugi raz. Dobra, lecimy, kurde, to ogarnianie, żeby ludzie poprawnie wysyłali zaproszenie do walki. To jest najważniejszy element po prostu. Ech, jeżeli jesteś graczem, który ogląda ten film, żeby się dowiedzieć, jak wyglądają mistrzostwa, to zasada numer jeden, wysyłaj poprawnie zaproszenie do walki, przytrzymując jeden na jeden i ustawiając fixed tech battle. Dziękuję bardzo. Bananowiec gra z Pawłem. Oboje panowie przegrali swoje pierwsze pojedynki, ale to nic nie szkodzi, bo każdy ma do zagrania pojedynków 3 i po tych 3 pojedynkach 3 osoby z każdej grupy przejdą dalej. Ooo, Freezem zniszczone te szkielety. Dobrze, jest bomba dostarczana. Tak, chyba będzie bomba dostarczana. Okej. Okay. Teraz po przekątnych po prostu panowie mają cele swoich ataków. Bananowiec właśnie leci Hog Rider. Czy on już to zrobi? Będzie jeden strzał, może drugi nie. A to jest tylko 200 punktów obrażeń. Nie? Czy będzie kontakt? Będzie kontakt, tak jest! Jest to zwycięstwo dla Bananowca, 1-0. Boże, ile łez, okej. Oj, Tonka sobie kisze. Teraz pojedynek, grupa B. To będzie... Już piszę, jeżeli tylko gram. Karol, rób to jest... Luzik Mixer walczy o lidera. Nie. Tylko lidera. Najaktywniejszy gracz z klanu. Ale nie, każdy powinien między koliderami się powinniśmy się bić. No i... Ale... Walki koliderów. Tak, koliderowie plus mistrz, walka o lidera. Znowu ja! Na złość. Wszystkie zagra. Albo chcę, żebyś jak najprędzej odpadł, żeby... Kurde, nie! Dobrze, nie! Rucaj! Rucaj! Nie rucaj! Rucaj! Luzik będzie pierwszy, no, który doświadczy... Nawet, słuchajcie, no. Wstydźcie się, bo nawet Paweł pisze, Boże, co za ludzie, widząc, co tu się wyprawia. Dokładnie tak. Powinien być kiedyś. Tak, zabrać liderów. Daj fiksowi. Tak. Zabrać. No nie, ja na to się nie zgodzę. Nie! Ten... Co nam się dzieje? Co nam się dzieje? Już biegniemy. Po prostu.
Clash Royale'owa policja, co się stało? Tutaj... Nie wiem, czemu Luzik tak krzyczał, jakby dostał bęcki, dlatego że widzę, że chyba jego beczka razem z Hogiem napsuły krwi tące już na samym początku jego wieża. Okej, Tonka, co on tutaj ma? Ice Wizard, Executioner, Dart Goblin, to w ogóle skąd? Co to za karta? Jakiś losowy generator? 8 oglądających się utrzymuje. Wspaniale, to są właśnie, to jest właśnie magia mistrzostw, jak gracze potrafią się jednak zorganizować. Goblin, co się stało, Tonka? Ej! Tonka! Coś tu poszło nie tak po prostu. Coś poszło bardzo nie tak! Tornado! Rzucone na własne wieże! Aj, tornada, Tonki. Jest i Sparki, proszę państwa! Okazało się jednak, Tonka gra Sparki! Żart stał się prawdą. Po prostu nasz mistrz się znudził. Chyba faktycznie czując, że nikt nie jest w stanie mu zagrozić, więc pędzi Sparki, tam jakiś zap, na pewno wygra mu dużo czasu. Luzik postanowił pójść z drugiej strony, że po prostu działać szybciej niż Sparki. Teraz mamy 1-1, chociaż Tonka jest w sporych tarapatach, jego King Tower ma 1000 zaledwie punktów wytrzymałości. Sparki z drugiej strony? Aha, okej, Tonka chciałby to wygrać 2-1. Dobrze, dobrze. Ogrider przyjmuje na siebie cios Sparkiego. Tam był zap, który nie był do końca wytajmowany. Uwaga, wydaje mi się, że Tonka no ma przewagę. O, proszę państwa, Luzik zrezygnował ze swojego planu, a przynajmniej próbuje pójść w drugą stronę i chyba mu to wyjdzie. Tonka zaoszczędził troszkę eliksir i uwaga, bandytka! Bandytka to dokończyła! Wow, jaki... Przedziwny pojedynek! Luzik wygrywa! 2-1! Znaczy ja mówiłem o tym, że moja gra z Sparkiem. Jak blisko byłem, zagrałem jak gówno! To... Ale serio byłeś... A nie, dobra. Ej, chyba dużo! Brawo! Dużo tego. Co jest? Kolejna miniaturka! Wszyscy kolejnie w myślach rozmawiamy. Wszyscy po prostu wysyłają te same emoty po każdym meczu. Chorzy ludzie, ile tego, Boże, to dawaj noga teraz... tego. Mister, czy mi się wydaje, czy ja zdążyłem zagrać wszystkie trzy moje walki i wszystkie trzy wygrałem? Na to wygląda, słuchaj, no. Gratuluję. W sensie, no takie... nie ustawiałem tego, to przypadkiem ci te wszystkie trzy dałem, ale tak. Luzi! Okej, mamy dwie osoby o przesadnie długich nikach, ledwo to się po prostu mieści na tym... Total. Pojedynek teraz. Happy Champion oraz legenda Cavemana, w skrócie Caveman oraz Champion. Dlaczego z trzy osoby, nikt trzech osób muszę skracać? Poczekaj, moment! Lawa papsy, balon, a Champion mam niewiele eliksiru, BOOM! Ten balon spokojnie mógł sobie dolecieć i po prostu zrzucić swoją drugą bombkę. I grupa A, trzy osoby, nikt ich trzeba skracać. Po prostu, nie, cztery, bo jest legenda Cavemana, Caveman, Happy Champion X. Champion, bananowiec banan i TSP Paweł. Boże święty, tyle roboty, organizatora, komentatora i wszystko w jednym. Pojedynek smoków teraz możemy tutaj obserwować. Leci Prince, tak z rogu puszczony, okej. Okay. I Skeleton Army. Strzałki. Prince i Skeleton Army? To jest takie dziwne połączenie, powiedziałbym. Lava Houndem. Balon. Co Champion może mieć na balona? Nie wiem. Batsy? O, to jedyne. Ale i tak tego nie widzę. Champion dostanie kolejne baty. Fireball. Bardzo, bardzo bolesny Fireball. Jeśli trafił King Tower, to tym bardziej. Balon w odpowiedzi. Jednak Champion chyba nie ma jedynie Fireball również na odpowiedź. Balon nie zdąży. Czyżby Caveman, którego osobiście wolałbym nazywać pan zestresowany, bo tak bardzo pisał, że najgorszy jest stres i tak dalej. To jego pierwsze mistrzostwa. Nowy jest swoją drogą.
czy jednak tutaj będzie miał drugi pojedynek zwycięski. Wszystko na to wskazuje. Z drugiej strony atak. Champion już po prostu gratuluje zwycięstwa, bo nie ma szans. O, jakaś bandyt! Tam wpadł trochę obrażeń. To jakiś ratunkowy balon, ale nie, bo z drugiej strony wspomniany atak Cavemana po prostu wykańcza Championa. Jest Fireball! I to się kończy na 2-0. Nieco 2-0. Niecodzienny wynik dla właśnie pana zestresowanego. Mówiłem, a czy ja nie mówiłem? Dawaj, Mixer. To widzę, ty... Dawaj mi walkę, bo jestem teraz na... Tego się nie da. Najtrudniejsza grupa po prostu. Co tam mówisz, Tomka? Dawaj mi walkę. Dawaj dobra, mi walkę, dostaniesz bo... walkę, niech ci będzie. Luzik jest idiotą. Robimy rewanż, proste. Luzik, ja wygrywam. Z Parkiem cię pokonałem, serio. No, te dwie grupy wyglądają bardzo różnie. Tak, tak jest. Karol z Tonką, tak jak powiedział Champion, te grupy wyglądają po prostu absolutnie różnie. Luzik rozegrał już wszystkie swoje grupowe pojedynki i wszystkie wygrał po prostu, zgarając łącznie 4 koronki, a w grupie A, no po prostu tam wszystko jest jeszcze do zadecydowania. Valkyria plus Prince, tam było tornado, nie wiem do końca w czym miało pomóc. Tonka na moim zdaniem, troszeczkę tylko zmarnował sobie eliksir. Przez co na pewno princeska na jego lewej wieży już tam przeklina po prostu na króla. Leci gigant plus Sparky, Electro Wizard. No tutaj będzie Electro Wizard i Pekka. Nie chcę wróżyć, ale widzę tutaj 3-0 dla Karola po prostu. Okej, tutaj ciężkie pusze po prostu idą. Widzę tam Electro Wizarda w środku, tak jest. I ten Dart Goblin, o którym mówiłem, jest turna. Okej, okay, to bardzo ciekawe, bo Dart Goblin faktycznie wyautował tego Electro Wizarda. Pekka już w zastępstwo po prostu poszła, by niszczyć Sparkiego, jednak została odsunięta tornadem. Tam była nadzieja, ale niestety Pekka jest zbyt po prostu gruba, żeby można było ją tak powstrzymać. Prince, Wizard i Muszkieterka, mając minimum zdrowia, zniszczyły lewą wieżę Tonki. To on po prostu wściekło, bo uznała, że nie, ona wychodzi z tej roboty, nie będzie pracować w takich warunkach. I Karol wygrywa z Tonką, 1-0. No bo kurde, przecież mam jakieś elektrogówno, no ale spodziewałeś po tym, jak krzyczysz, ej, będę grał z Parkim przez kilka dni. Ja betuję, że legenda Cavemana wygra 3-0. Co znowu, Mixer? Godzina czekania na wysłanie? Tak, enter. Czekajcie, ja. Musi się mana naładować, eliksir. Bo zapomniałem, że ładuję telefon jeszcze ładowarką z Pasterdingiem. No ja też ładuję i co? I mam gdzieś... Komentuj! Ach, dobra, tak, już spadam, dobrze, dzięki. Ktoś przynajmniej ktoś się interesuje jakością późniejszego nagrania. No, dzięki, Champion, kurde, mać. Okej, okay, to już są jedne z ostatnich pojedynków w grupach, tak akurat... Nie było potrzebne, żeby to trwało tak długo. Proszę bardzo, dwie bomby dostarczone na wieżę tutaj Cavemana i już od razu Bananowiec zgarnia wieżę. Tu się należy po prostu mini Pekka z naleśnikiem. Ale za to Caveman się odpłaca. Proszę bardzo, balon, lawa papsy bez problemu. 1-1. Wow! Inferno Dragon nie jest wcale dobrą odpowiedzią na Giant Skeletona z klonem. Bum, bum! Ała! To po prostu boli. Dwie bomby. Dlatego właśnie Inferno Dragon nie jest dobrą odpowiedzią. Więc mamy tu niemal pewną... okej. Okay. Mamy tu niemal pewną drugą wieżę dla Bananowca. Wydaje mi się, tu raczej będzie wyścig po prostu po King Tower. A i ten Inferno Dragon bardzo niebezpiecznie to zakończy? Nie ma, że to zakończył, proszę państwa, wyścig 150-180 Hogrider. Właśnie po to Bananowiec wziął tego Hogridera, żeby móc... A nie, czekaj, przecież to nie ma jeszcze overtime'a. Przecież to wygra jednak Caveman. Dobra. To było chore. Co za mecz. Co to się teraz stało? Ja chcę jeszcze raz.
Ja chcę jeszcze raz oderwać i już sobie pójść, ale ja już chcę przegrać i tyle. Tak czy inaczej, po prostu jak mówię, ej, weźcie, ktoś, to po tak, dałem balona, nie ma. Jest! Ostatni ja wystawiam w grupach to jest, jak coś. Dołączam. Nie. No to RIP, ja odpadam, nie? Na razie z gry. To nie jest, to nie jest. To żegnajcie, żegnajcie jeszcze trzy. Żegnajcie sny. Jeszcze trzy pojedynki przecież. Ja nie widzę. A ty czy to jeszcze jest Karol Rumcajs? No tak, mówiłem ci od początku. Okej, pominąłem, dobra, nieważne. Cicho, nie było tematu. Tfu, to jest... Jeszcze ten i jeszcze dwa pojedynki. Wtedy skończy nam się faza grupowa. Tak jest. To jest przedostatni pojedynek w grupie B. Tonka i jego Sparki, którego wziął tak dla większego wyzwania, bo czemu by nie. No a teraz okazuje się, że ma problem, bo... O Boże, to tornado. Tonka! Nieważne, chciałem powiedzieć po prostu, że no Tonka dziwi się teraz, że wszyscy grają jakimiś elektro i tak dalej, gdy trąbił po prostu, zapowiadał: będę grał z Torkiem! Ech, no i co? No i już dostaje Bęcki, jego wieża prawie nie istnieje. O, disco, tak jest, disco. Rumcaj straci eliksir! 30 eliksiru straconego, czekamy na to. Jakby Tonka bardzo się postarał, to miałby jakieś szanse, tam strzałki nie trafiły i chyba jednak nie. Ech, nie, niestety tornado lecącego Mega Knighta nie przeciągnie. Ale musi się naprawdę postarać, żeby jeszcze to wyrównać. Naprawdę bardzo, bardzo. Tu gigant. Gigant, okej. Nie. Dobra, Boże. Myślałem, że mi się wszystko ścięło i stracę całe nagranie. Boże, jestem ciekaw, czy ten dźwięk się nagrał, ale tak jakby taki dźwięk ścięcia, po prostu uosobienie laga w dźwięku. I to koniec. Rumcajs wygrywa, a tu strzałki jeszcze poleciały. 1-0 dla Rumcajsa. Ja powiem ci, że no dokonałeś niemożliwego. Po prostu... Dawaj, weź tam. Jesteś mistrzem, który obwieścił wszystkim, że będzie grał najłatwiej do skontrowania kartą w grze, który zgodził się na to, żeby przejść do grupy zamiast od razu na finale i przegrał wszystko. Samo sabotaż. Dobra, lecimy pojedynek balon od razu! Dzień dobry! Balon witający wieżę czempiona. My to sobie gadamy, śmieszkujemy, a tutaj pojedynek trwa w najlepsze. Generalnie to Paweł stracił wieżę. Niestety nie widziałem jak, ale wiem na pewno, że się odwdzięczył właśnie balonem z Rage'em na wieży czempiona. Tak naprawdę ten pojedynek jest dla Pawła być albo nie być, bo żeby trzy osoby z każdej grupy przechodzą, więc żeby móc prześcignąć bananowca, musi wygrać ten pojedynek 2-2 koronkami. Wtedy między nimi chyba będzie remis, choć to zależy, czy w ich pojedynku bananowiec, Paweł, to wygrał bananowiec. Więc potrzebne są mu 3 koronki. Jeżeli Paweł nie zrobi w tym momencie free crowna, no to przychodzi bananowiec. Dropnięta bomba. Ja tam gadam o tym, jak wyglądają nasze grupy, a tymczasem już Paweł zdążył wyrównać, więc proszę Państwa. Balon i Baby Dragon, o oh, wow! To jest ciekawe combo! Bo balon jest Baby Dragon jest szybki, więc on popycha tego balona, tak jak Hogrider może Valkyrie popychać. I choć wszystko jeszcze może się stać. Ten Free Crown, o którym mówiłem, to balon chyba? O wow! To może się stać! Chyba, że jednak Champion pokaże pazur. Leci balonik na wieżę czempiona. Taki... proszę Państwa, to się wydarzyło! Nie wierzę! O, wow, obawiam się, że grę trochę za głośno tutaj miałem. Zobaczymy. Paweł wygrał! 3-2! Ale chyba... Ale... O, czekaj. Przechodzę? A jak się skończył pojedynek Champion Banan? Czy... Wygrałeś, co? Więc chyba przechodzi... No, tak. Bo czekaj, teraz tak. Zarówno Champion, jak i Bananowiec zgarnęli 3 koronki w swoich pojedynkach.
ale... O Boże. Ale Champion wygrał 1-0 swój pojedynek z Bananowcem. Więc to w tym momencie robi nam za tiebreaker. I... Cyk. Tak to powinno działać. Tak jest. Z trzeciego miejsca... Jest! Z trzeciego miejsca, ale jednak Champion razem z Pawłem przechodzą po prostu dalej. A co z Rumim? Rumi no, jest... Ja wygrasz. Rumi jest, słuchaj, na pewno przejdziesz, bo Tomka grał z Parkiem, więc na pewno przejdziesz. No dobra, dobra. Mistrzem zostanie Legenda Cavemana. Kto może skonterować jego deck? Jest. Ruma! Halo, czekajcie. Ej, ja wam dam Rumaka. Swoją drogą... Lecimy swoją drogą, nie wiem co Luzi chciał powiedzieć. Wiem, że teraz już mamy ostatni pojedynek w fazie grupowej. Tak jest, już opowiadałem jak to wygląda w grupie A, a w grupie B jest Luzik, który wygrał wszystkie swoje pojedynki i przechodzi z pierwszego miejsca, to na pewno. Jest Tonka, który grał z Parkiem, już opowiadałem nie jeden raz. I więc na pewno Karol i Rumcajs przejdą dalej. Jedynie teraz po prostu ścierają się o to, kto będzie na drugim, a kto będzie na trzecim miejscu. To akurat ma całkiem różnicę. Osoba pierwsza z grupy przechodzi dalej, a o walkę z osobą pierwszą w grupie walczy drugi z trzecim. Disco! Tak jest! Potrzebujemy disco. Karol to był pierwszy koleś, z którym w ogóle wymieniałem się disco pekkami. To od nas dwóch to wyszło właśnie, to jest najlepsze. Karol! Ciężko będzie Rumcajsowi tutaj z Karolem wygrać. Okay. Oby tutaj nie była gra za głośno, ani nic innego. Dobrze, leci balonik. Balonik chyba dropnie. Dropnął! Okej, okay. Rumcajs odrobił trochę straty. Valkyrie Prince. To będzie cały czas wymiana. Karol robi swojego pusha albo counter pusha. Na to leci Mega Knight, na to leci Pekka, na to Goblin Gang. Oni po prostu nieźle się kontrują, nawet i bez Giant Skeletona, bo właśnie Giant Skeleton jest najczęściej kartą, która sprawia po prostu, że mecz się przedłuża niesamowicie. Jak to będziemy musieli czekać? O wow, coś się stało z prawej strony, tam Karol rzuca w jakiś Electro Wizard, coś tam innego, chyba jakiś log, powoli zadawał obrażenia i to podziałało, bo jeżeli tylko nic się nie zmieni przez najbliższe 15 sekund, to zwycięży Karol po prostu tym, że wieża Rumcajsa ma jakieś tam 20 punktów wytrzymałości mniej, pójdzie log, żeby tylko to potwierdzić, tak jest. I zwycięży Karol po overtime'ie ledwo 1-0. Ej, Mixer, jakim sobie ty piszesz Legenda Cavemana do opisu? To się zmieści w ogóle? Och, kurcze pieczone. Ej, faktycznie, to jest niemożliwe wpisać Legenda Cavemana do opisu. Weźcie go, powstrzymajcie. Ale on to wygra. Nie da się. Przechodzimy do finałów. A, to odpadłem, tak? Czy jeszcze znaczy, żyje? Odpadły dwie osoby. Odpadł Bananowiec. Oraz Tonka. Halo! Karol, czemu robisz kanapki z pasztetową? Teraz. Tak jest, lecimy proszę państwa. Mistrzostwa. Finały mistrzostw. Runda pierwsza. Pojedynek pierwszy w sensie. Paweł kontra Rumcajs. Dwie osoby nam odpadły. Mistrz nam odpadł, który zgodził się dobrowolnie na udział w grupie, w której został, jak również Bananowiec nam odpadł. Bananowiec, który miał chyba trzecie miejsce na ostatnich mistrzostwach. No proszę. Wkrótce przekonamy się, czy ludzie z trzeciego miejsca tak łatwo odpadają, gdy będzie czas kolejna czempiona, ale to w przyszłości. Teraz mamy Rumcajsa oraz Pawła. Sytuacja ma się tak, że każdy z graczy teraz, który już się załapał do finałów, ma dwa życia, więc możesz sobie pozwolić na pierwszą porażkę, wtedy przychodzi do koszyka przegranych tutaj i wtedy po prostu po trupach, eliminując innych graczy, którzy również przegrali, stara się wrócić do finałów. O wow, tutaj jednostki z obu stron rzucone na moście po prostu.
Balon z Lumberjackiem, to będzie bolesne. Tak jest, tutaj, a wow. Defensywa Rumcajsa poszła po prostu cała z dymem. No, kilka sekund, leci Dart Goblin, o tu balon, dobra, Rumcajs nie daje za wygraną. Leci od niego strony Baron, tak jest, balon i Dart Goblin. I będzie kontakt, jest, balon zrzucił bombę, okej. Piłka jest w grze, a raczej balon jest w grze, Rumcajs jest w grze, chciałem powiedzieć. O nie, Royal Delivery to za mało, Royal Delivery już nie odpycha. Rumca i spada do koszyka przegrany. Ale tutaj poleciły. A to już jest trzecia? Wow. Ej, Paweł pisze, że musi spadać. Ej, halo. No, no, to chyba jest, dostaję się do walki. Teraz spada. Nie, dobra, nie, lecimy do pojedynku czempiona z Karolem, bo po prostu nie jestem w stanie tego ogarnąć. Paweł właśnie wygrał swój pojedynek. Jest ustawiony z Luzikiem, który był pierwszy w swojej grupie. Ale pisze, że musi spadać. Chłopaki, zatrzymajcie go, po prostu tego nie wytrzymam. Czempion, człowiek, który był na trzecim miejscu w pierwszej edycji mistrzostw, od tego czasu się nie pojawiał, walczy z Karolem, który ostatnio był mistrzem. Jest już byłym mistrzem, bo najpierw pokonał Tonkę, a potem został pokonany przez Tonkę. Tak jest. Więc pytanie, czy teraz? No, już na pewno Tonki nie pokona, bo Tonki już z nami nie ma, ale ma mimo wszystko jak najbardziej szansę na powrót na swój tytuł. Wtedy byłaby taka śmieszna sytuacja, że byłby Tonka Karol, Tonka Karol. Normalnie niczym z rosyjską prezydenturą. Przepraszam, nie chciałem tego żartu użyć. Na pewno bardzo mi się podoba zastosowanie Baby Dragon plus balon. Że po prostu ten balon jest popychany tą latającą jednostką. Czempion jest blisko zwycięstwa, ale tak samo jest i Karol. Ledwo trzymają się niemalże ich wieże. Prince z drugiej strony, okej. Okay. Kontrujący Prince. Karola, ten sławny Prince. Log tutaj, okej, coś może się stać, jest kontakt, strzał, drugi i to będzie koniec, tak jest. Czempion chyba tego nie zauważył, bo zrzucił Prince'a z drugiej strony. No i nie miał eliksiru, żeby na to odpowiedzieć. Czempion spada do koszyka przegranych. Ja pomyliłem linię, pomyliłem wieżę. Pomyliłeś linię. Jedyne, co mogę zrobić w tym momencie, tak naprawdę, to zmienić wynik meczu Rumcajs Paweł. Żeby po prostu Rumcajs przeszedł dalej, bo nic nie... Ożywiasz Rumcajsa? Tak, ożywiam Rumcajsa, choć który nie odpadł, tak samo jak ty jeszcze nie odpadłeś. Wiem. No tylko mnie tam brakuje. Kurde, muszę jakąś walkę wbić się tutaj. I zdemolować. A to na ostatnio wejdę. Kurde, łebki okręcę po prostu. No bo, nie wiem. Uznam, że to błąd. Grać z parkiem i mówić o tym wszystkim dookoła. Przez to musicie przegrać. O ludzie! Co? Czekaj, moment. Ziewnąłem, a Karol zgarnął wieżę. Tam było combo Prince i Valkyria, ale nawet nie wiem. Nie komentowałem, bo uznałem, że to łatwo będzie zatrzymać, ale nie. Tutaj Caveman odpowiada powietrznym swoim atakiem. Który mu wyjdzie. Wydaje mi się, że tu będzie szybkie wyrównanie. 1-1. Tak jest. Bombka. Lava Papsy. I mamy wieżę. Również dla Cavemana. Okej. Okay. Lubię takie wyniki. Pojedynki jednak, które się kończą 1-0, to nie jest, są takie emocje jak coś takiego. Znowu Prince Valkyria. Dziwnie on to stawia tak nie na środku, a trochę jakby od wewnętrznej strony. Niektórzy by stawiali od zewnętrznej, dlatego że, czyli jakby tutaj na prawo od prawej wieży i na lewo od lewej wieży, żeby... Wow, ale Prince, z obrażenia jakie zadaje! Wow! Wracając, żeby po prostu bardziej były te jednostki na zewnątrz, więc wtedy nie zawsze na budynki się łapią. Pamiętamy Hog i piecyk Rumcajsa, tak jest. I balon dropnie, tak jest! Okej, okay, wydaje mi się, że to będzie 2-2. Tak to wygląda. Okej, okay, 2-1 dla Cavemana. Jednak jego wieża ma 600 punktów wytrzymałości. Leci Valkyria. Powinno być wyrównanie, wydaje mi się. Nie, prawie. Więc muszkieterka, tak jest, będzie wyrównane. Jest!
Więc będziemy mieli Free Crown w finałach. Oh wow. Czekałem na to po prostu. W ogóle Caveman gra prawie samymi powietrznymi jednostkami. Hej. Tak jak widać działa, bo no, wygrał wszystkie swoje pojedynki póki co. Jestem ciekaw, jak skończy się ten pojedynek. Aj, Inferno Dragon! Inferno Dragon obił połowę King Towera Karola. Ale Inferno Dragon i brak Electro Wizarda. Po pekce. Nie ma już pekki. Stracił sporo eliksiru Karol w ten sposób. Balon dropi. Nie! Widzę tutaj zwycięstwo! Zwycięstwo po prostu legendy Cavemana. 3-2 nad Karolem. Byłem mistrzem. Czwarte zwycięstwo na tych mistrzostwach. Okej. Okay. Ja liczę na rematch z Karolem, bo ja zasługiwałem na tę grę. Champion mówił, że ma bardzo nadzieję na rematch z Karolem. Jest na to szansa, dlatego że teraz gra Luzik z Rumcajsem. Rumcajs, który przeszedł mimo swojej porażki, dlatego że Paweł po prostu zrezygnował. Stwierdził, że musi iść, wielka szkoda. Ale teraz właśnie walczą ze sobą. I teraz tak, kto przegra w tym pojedynku? Będzie grał z Championem. Kto wygra tamten pojedynek? Będzie grał z Karolem, więc jest szansa, że Champion dostanie swój rewanż. Ale jak ma się sytuacja teraz? Luzik wygrywa, lekko wygrywa. Widzi bandytka, bandytka kontakt. Tu padnie ta wieża, nie padnie ta wieża. Jednak Luzik może już chyba po prostu siedzieć wygodnie, spokojnie, bo ma przewagę niemałą. Leci beczka, beczka podstępnie do tyłu. Mega Knight, bandyło kiepsko. Ale to jest co innego teraz. Bandytka, trzy dasze po prostu wylądowała pod wieżą Rumcajsa. Luzik już wygrywa 1-0. Momencik, będzie wyrównanie. Czy tu będzie 200 punktów? Balon! Niestety nie! Więc wiemy już, że to Rumcajs będzie walczył z Championem w koszyku przegranych. Walka o życie, utrzymanie się, o honor i o dalszą szansę na tytuł mistrza. Rumi, wracaj do nas, co się dzieje? Właśnie, Rumi, jeszcze grasz. No ty jeszcze masz jedno życie. Grasz z Championem. No właśnie. No. Powtórka z pierwszych mistrzostw. Tak? Tak. Żegnam. Nieprawda, bo... Nieprawda, to nie jest żadna powtórka z pierwszych mistrzostw, bo mnie nie ma, ale... No. Lecimy z powrotem i już na dzień dobry balon! Balon plus Baby Dragon autują wieżę Rumcajsa. Rumcajsa, który walczy o życie, tak samo jak i Champion. Są w koszyku przegranych. I tak jak już opowiadałem, walka o rematch z Karolem. Póki co tutaj obecne nadzieje Championa mogą się ziścić. Balon plus muszkieterka. Boom. Okej. Okay. Bardzo nie codziennie. Tam chyba coś na ręce Rumcajsa nie gra. Mimo, że gramy na Fixed Decorder. Przez to gracze mogą sobie swobodnie karty ustawiać. Rumcajs. Co to było? Rumi, nie mów, że się poddałeś. Ach, cholerę. 1,5 minuty naprawdę można odwrócić cały mecz, Rumcajs. Naprawdę. Nie powinieneś tak robić. Powinieneś walczyć do końca. Powinniśmy masowo opuścić ten klan po prostu. Co? Proszę nie opuszczać masowo tego klanu. Tworzymy. No to pojedyncze, ale... No właśnie. Wiecie co wam powiem? Nie wiem. Głodny jestem. Ojej. Mogę ci zrobić kanapki, bo ja tak nie gram. Dlaczego Karol sam chce odpaść? Co? Mistrzostwa wymykają się spod kontroli, ja już coraz mniej rozumiem. Ej, to jak Karol chce odpaść, to ja do niego sam nie wejdę, proste. To już jest pierwszy z pojedynków półfinałowych. Cavemana, a.k.a. pan zestresowany oraz Luzika. Oboje sobie radzą całkiem nieźle, bo wychodzili ze swoich grup z pierwszych miejsc, a swoje pojedynki kolejne wygrali, więc po prostu pasa sama zwycięstwa. Niestety, trzeba ją przerwać, więc jest to po prostu pojedynek zwycięstwa.
Hograider z lewej, niestety zignorowany, Lava Hound i Balon. Z drugiej, kto wyjdzie na tym lepiej? Chyba jednak wyjdzie na tym lepiej Caveman. Chociaż równo jest, całkiem równo. Teraz Ludzik ma dwa cele, ale nie, jednak decyduje się na lewą wieżę. Inferno Dragon. To nie jest odpowiedź na Hograidera. Tutaj... O, wow. Luzik ma kłopoty. Niemałe. Zdecydował się puścić Hoga w kontrze po prostu, żeby zmusić Cavemana, żeby nie wrzucał wszystkiego w swój atak, co tylko może. Jednak czy wyjdzie mu to dobrze? Nie wiem do końca. Bum, bum, firebole, bomby, wszystko naraz po prostu. Zwierzy nie zostało absolutnie nic. Nie dziwię się absolutnie. W ogóle się nie dziwię. Hograider i beczka. Strzałki. Luzik, no, musi nadgonić po prostu, bo zadali sobie porównywalnie obrażeń, ale to Caveman jest na prowadzeniu z powodu tego, że zgarnął wieżę. Bandytka, Hograider, szybko, 6-5 sekund. Czekaj, będzie strzał, jest wyrównanie, o kurcze. Ja bym tego nie wyrównał absolutnie. Moje deki są zbyt wolne. Mini Pekka Balon w życiu. Ale za to bandytka i Hograider Luzika to jest totalnie inna sprawa. Jest wyrównanie i niemalże 89 jedynie punktów wytrzymałości. Pstryk, Walkiria dokończyła, nawet Fireball nie był potrzebny. Wow, nie wierzę. Udało się to odwrócić. Jak się wydarłem, to nie mogę, to nie słyszę. Czemu się wydałeś? No, jest! Nie dziwię się, stary, słuchaj, jesteś w finałach po raz drugi. Drugie mistrzostwo z rzędu. Ludzik jest już w finałach. Daj mi tonkę, pisze Caveman. Ja z nim mogę się pić, dawaj go. Gra teraz Champion z Karolem. Pojedynek o to, kto będzie walczył nie, z Cavemanem. Nie słyszałeś? Karol idzie. Ale nie, ale... On napisał, że musi. Tak. Że co? Musi ogarnąć kolację dla królików. Tak. Muszę pół godziny poświęcić na sprawy prywatne, a nie chcę, żebyście czekali. Mianowicie muszę skombinować królikom kolację. Dobra, Elo, i wyszedł ojej z gry. No dobra, to po raz kolejny po prostu. Champion przechodzi do pojedynku z Cavemanem. Wow. Jak rozwalisz Cavemana, championko tam. Ale tak naprawdę odpadają z gry jedynie ludzie, którzy już i tak byli w koszyku przegranych, więc to nie jest aż tak duża strata, że tak powiem. A co jakbym ja teraz odpadł? Jeżeli ty wyjdziesz, to wtedy będę musiał kombinować z opisem klanu, bo zarówno Champion, jak i Caveman mają bardzo długi dni. Rumca jest, nie płacz teraz, bo oddałeś swój pojedynek. Płaczę, bo przegram. No nie ma, nie da się go pokonać, nie da się. No właśnie, Luzik to robi. Ale Luzik to jest jedyny deck, który mógł go pokonać i tyle. Ten się w ogóle przyżegnuje, okej. Okay. To będzie ale dobry pojedynek. Było warto grać z tym Sparkiem, serio wam mówię. Widzimy się w piątych mistrzostwach, okej. Okay. Kolejny pojedynek długolikowców. Legenda Cavemana versus Happy Champion. Balon plus Baby Dragon. Okej, to jest coś. To jest combo, którym Champion zwykle zgarniał sobie co najmniej połowę wieży przeciwnika na sam start. Nie tym razem. Tym razem mija pół minuty, a wieże są nietknięte. Bandit. Caveman gra powietrznym deckiem. Ma mnóstwo powietrznych kart po prostu. I to, zgaduję, głównie mu wygrywa. Ale właśnie ma problem z obroną takich kartek. Bandit, Hog, Prince. No nie no, ma gardę, okej. Okay. Ale Bandit, Hog, zwłaszcza Hog. Dlatego właśnie wydaje mi się, Luzik go pokonał. Proszę bardzo, Prince. Swobodnie Prince po prostu odwiedza sobie wieżę Cavemana. Mamy już połowę meczu i Champion daje radę zadawać jakieś obrażenia. Czy Caveman wyciągnie z rękawa jakąś sztuczkę? Gdzie są gardy? Gdzie są gardy, które no właśnie byłyby tak potrzebne, kiedy Bandit dashowała? No, Champion już niemalże jest wieża dla niego. Leci Lava Hound. Ona tu może jeszcze wiele namieszać. Leci balonik, samotny balonik. Balonik jednak z batsami. Nawet jeżeli nie dotrwa, to zrzuci bombę, która powinna wystarczyć.
I Batsy, jeden cios Batsa. Nie wiem, chyba Bats nie trafił, dlatego mamy 6. Aż 6 punktów wytrzymałości na wieży Cavemana. Strzały Prince jest 1 do 0. Dla czempiona. Czempion, który mówił, że nie da się go pokonać. Luzik po prostu jest najlepszy, bo jakimś cudem go pokonał, ale tak poza tym to jest to niemożliwe. A teraz proszę bardzo, 1 do 0. Chodź tu, push. Oj, tam balon się przyciska. Balon Cavemana się przyciska, żeby mieć kontakt z wieżą czempiona i to mu się uda. To był całkiem długi push, który zakończył się wieżą. Jest wyrównanie. Wyrównanie jest 1 do 1. Znaczy nie, jest po prostu 1 do 1, chociaż czempion troszeczkę wygrywa. Proszę Państwa, mamy overtime. Lava Hound, która obija wieżę czempiona. Jednak czempion Prince'a był w stanie przetransportować pod jego wieżę. Balon prawie zaliczył tam kontakt. Bandytka, uwaga! Czy tu wejdą gardy? Nie wejdą. Chyba że jednak balon nie zdążył dolecieć. Proszę Państwa, właśnie siła deku legendy Cavemana go zgubiła. A mianowicie to, że po prostu nie ma jednostek gruntowych. Jakby tam jakiś był budynek chociaż, to by zmieniło mnóstwo. Więc proszę Państwa, finał! Chać, oddychać, naszych... powietrza! Bo finał naszych mistrzostw to będzie pojedynek Luzika z czempionem. Czekaj, bo ja mam jeden problem, zgubiłem się, dobra. Mam jeden problem, zgubiłem się. Co tam się dzieje? Podzielę losy, Lucaisa. Ja muszę oddychać, bo czekaj, moje serce, kurwa, trzęsę się. Oddychanie jest całkiem ważne, nie zapominajmy o tym. Nie, no serio, Luzik musi przegrać, aż to na to obejrzę. No, najpierw się... Poczekajmy na Tonkę. Legenda Cavemana. Dobra, odpadłem, fajnie, GG, pozdrawiam mamę i tatę, no i spoko. Tonka! Jak obiecał, tak zrobił. Tonka wjebał się w mecz finałowy. No, patrz tego. Nic nie rób. Ja muszę to zrobić. Głupi. Kto do mnie dołączył? Ja nie Legenda mówię! Cavemana! Dobrze. Tak, ja już udostępniłem. Tak, dołączaj. Tak jak napisałem. Jeżeli czempion wygra, będę. Będę. Co za chłop. Co to jest to będu? Co ja napisałem? Bo ja pisałem, słuchaj, nie widząc w ogóle co piszę. Chodzi o to, że będzie potrzebował drugiego zwycięstwa, by faktycznie zostać mistrzem. Będu. A ty sam jesteś będu. Ale co to za... Co oni grają w ogóle? Jeden puszcza Hoga i ten, no to ten puszcza Twoje się w ogóle nie obchodzi w to w ogóle nic. To by jakaś wymiana puszy? Aha, dobra. Faktycznie. Chcieli się tower minęło... trade? Dokładnie, tower trade. Znowu minęło pół minuty. A panowie, no już mają mocno obite wieże. Co miałem na myśli, to, że tak jak pisałem, takie jest rule of the duel, po prostu zasada finałów, że każdy ma dwa życia, a Luzik jeszcze swojego nie stracił. Więc czempion, żeby zostać mistrzem, żeby powrócić w glorii i chwale do mistrzostw, potrzebuje dwóch zwycięstw. Luzikowi wystarczy jedne, więc albo czempion faktycznie pokaże, że jednak dalej ma w sobie tą iskrę, czy ikrę? Ikra to jest to od ryb. W sensie, że jest godzien tytułu, tak? Bo wcześniej miał trzecie miejsce, teraz miałby pierwsze, to by całkiem pasowało. Natomiast Luzik, on w poprzednich mistrzostwach miał drugie miejsce, co nie? Więc to by było równie ciekawe. Mamy bardzo, bardzo zasłużone osobistości tutaj się pojedynkujące i bardzo dobrze, bo właśnie o to chodzi. To udowadnia, że faktycznie najlepsi, patrzę na ciebie Tonka, dochodzą tak daleko, żeby walczyć tutaj w finale. Leci balonik, omija Inferno Dragona, jest kontakt! Proszę Państwa, 666 punktów zdrowia, już połowa mniej na wieży Luzika. Choć ojej, przez moje paplanie znowu nie zauważyłem po prostu, że wieża czempiona również niemalże nie istnieje. Więc tutaj można się spodziewać wymiany wież. Nie! Wcale nie! Luzik! Co za zagrywka! Z jednej strony Valkyria plus Hog, z drugiej beczka goblinów. To było całkiem bardzo miło się to oglądało po prostu.
Teraz champion idzie z drugiej strony, atakuje. No, musi zachować sobie eliksir, żeby wyautować tamtą wieżę. Tak jest. Kontakt balona, okej. Okay. Nie, balon dropnie drugi raz. Bum, proszę państwa. Druga koronka dla championa. Luzik ma problemy. 20 sekund do końca. Tutaj Hogrider i Beczka. Champion rzuca się po Free Crowna. On mu jest w stanie oddać to, dlatego że on chce trzy koronki. I te koronki zgarnie, proszę państwa. Jest! 3 do 2 w meczu finałowym. 3 do 2. Wymagana jest dogrywka, żeby faktycznie osądzić, kto będzie mistrzem. Bo tam widziałem kapitalne zagranie. Hogrider z Valkyrią, a z drugiej strony Beczka, ale jednak coś tam, te balony ci tam popsuły. No nie zdążyłem, no. Ten Inferno za źle eliksir miałem. O jeden za mało. Byśmy zaczęli to komentować, a on by się rozkojarzył. Tak jest. Mamy tego w ogóle wołają i mamy teraz oficjalnie ostatni pojedynek czwartych mistrzostw 50 typów Clash Royale. Happy Champion versus Luzik. Widziałem tam bandytkę, która już miała kontakt z wieżą Luzika. Mam nadzieję, że mimo, że tam do Luzika ktoś coś tam mówił, to że będzie w stanie to dokończyć w skupieniu, bo to jest jednak mecz jak żaden inny. To jest mecz finałowy. Drugi finałowy. Teraz każdy z nich ma ledwie po jednym życiu. Tutaj zapna Skeleton Army. Proszę państwa, Hogrider, bandytka, Fireball. Tam był konieczny, żeby bandytka nie staszowała. Jeszcze raz w King Tower, ale tak czy inaczej, champion ma już jedną wieżę mniej. Zostały 2 minuty. Beczka? Bandytka! Czemu tam wylądowała bandytka? Jakie karty miał na ręce champion, że nie dał rady nic lepszego niż bandytka tam wykombinować? Okej, okay. Teraz, czy balon... Nie, przez tego Ice Spirita balon nie da rady złapać kontaktu. Jest counter push Luzika, spodziewam się tu Hoga od boku. Tak jest, jest i Hog od boku. Champion ma już kłopoty. Chociaż Electro Wizard, mamy znowu to samo połączenie. Electro Wizard z Inferno Dragonem. Inferno Dragon działa dobrze. Ale to nie zmienia faktu, że po prostu dostaje bęcki od Elektro. Więc champion ma mimo wszystko szansę to z powrotem wyrównać. Defensywna beczka! Nie widzieliśmy jeszcze defensywnej beczki. Co to byłoby za edycja mistrzostw, gdyby nie defensywna beczka? No proszę państwa, Luzik widzę też wyciszony na Discordzie. Każdy na maksa, jak najbardziej chce się skupić, bo to jest mecz naprawdę jak żaden inny. Bandytka, tutaj kontakt z wieżą. Jednak champion postanowił pójść full push balonem. Tutaj spóźnione batsy, jestem ciekaw, czy to lag, czy to spóźniona reakcja. Ledwie bomba od balona miała kontakt z Luzikiem. Aj, pełny push na wieżę championa. Skeleton Army tutaj puszczone nie do końca tak, jakby champion to sobie wymarzył. Leci balon, dopchnięty jedynie do wieży Luzika. Będzie... Nie ma kontaktu, zostało 10 sekund. To będzie najpewniej koniec, wydaje mi się. Jak jest Skeleton Army, żeby to się skończyło jedynie na 1 do 0. I proszę państwa, to Luzik zostaje czwartym mistrzem 50 typów Clash Royale. Właśnie pożałowałem grania z Parkiem, bo nie było komu powstrzymać Luzika. A Luzik jest taki słaby, nie? Ja nie mogę. Luzik, jakiś komentarz? Stres. Stres? Luzik. Tak. A czemu jak nikt nie zapyta mistrza o zagadkę? Tak? A ja myślałem, że tą pierwszą grę nie brałeś na serio. Grałem, ale źle. Ciągle brakowało mi jeden eliksir do Inferno i nie mogłem blokować balona. A po zniszczeniu tej jednej wieży uważałem, żeby cały czas mieć Inferno na ręce i 4 eliksiru. Ale też dopiero potem to cię uratowało, że zmieniłeś taktykę na początku, co nie powinienem ja zmieniać swojej, bo ty zmieniłeś i ja wtedy zaraz zmieniłem swój push. Bo wiesz, bo ja miałem na początku ustawione, że miałem Valkyrie zamiast Inferno jako pierwsze 4 karty, ale wiedząc, że grasz pushem...
wiedząc, że grasz pushem, ten balon. No, dlatego fix nie ma sensu. Dlatego wiedziałem, że grasz pushem, ten Baby Dragon balon. Dałem Inferno do pierwszego paska i blokowałem ci balona na sam start. O, czyli zmieniłeś to. A, tak, bo można zmieniać ustawienie kart. Tak jest. No, ale dlatego Fixed nie ma sensu, bo to jest takie Fixed właśnie jest granie. Bardzo dobry, bo wiesz, ustawienie kart nie. Zmienia bardzo dużo właśnie. No, no właśnie, powiem. To powinno być szczerze. No, ale no, bez tego ta gra polega na szczęściu, na niczym więcej. No, no bez przesady. Na szczęściu. Ale no to zaraz zobaczymy, Luzik. Czy masz szczęście? Zmierzysz się? Czy się boisz? Nie chcę mi się. Nie chcę. Daj mi się napieszyć mistrzem. Tak. Wiedziałem. Jest to, że zaczęła się walka finałowa, ta druga i do mnie się ojciec... O co? Tak, słyszałem właśnie. Czy porządek w pokoju zrobiłem? O czym tato, zaraz nie? No właśnie. Mistrzem zostanę. Ja nie, tato, nie mogę teraz. Daj mi 5 minut. Dobrze, okej. Okay. Zamykamy to, panowie. Wielkie dzięki. To były wspaniałe to... czwarte mistrzostwa. Nieprawda. 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 Mi się podobały. Nie były wspaniałe. Były. Dobra. Były prawie. Kto, nie zgadzam się. Kto nie jest mistrzem albo demokracja. Liderem, ten nie ma racji, więc dziękuję wszystkim. Ja mam prawo. A kolider to zdania nie ma, tak? Do następnych mistrzostw. Nie. Trzymajcie się. Cześć. Halo.